Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku naszej kampanii Rojem Him. Tak więc trwa wielka wojna, której no ciężko zakończyć, ponieważ poza tym, że staramy się pozbyć powiedzmy tego państwa tutaj wrogiego, z którym walczymy, no to jednocześnie mamy wojnę z kryzysem, którym są roboty, oraz z jedną ze starożytnych cywilizacji, która wykorzystała okazję i ruszyła do dość zdecydowanej kontrofensywy przeciwko nam. No i koniec końców utrudnia nam to życie. Nie jesteśmy w stanie, powiedzmy, nigdzie utrzymać zdecydowanej przewagi. Jak widzicie, tutaj gigantyczna wroga flota. Trzeba by się było stąd jak najszybciej wycofać. Co z tym zrobić? Trochę nie wiem. Niestety jest dość niebezpiecznie blisko naszych tutaj, powiedzmy, ważnych terenów. Okej, gdzie? Ciężko powiedzieć, gdzie to się wszystko dzieje, co najgorsza. Tutaj. O tych bym się w ogóle nie spodziewał, że tu jeszcze zorganizują kontrofensywę, bo to naprawdę jest stosunkowo słaby przeciwnik. Pojawia się pytanie, czy jednak tej wojny przynajmniej nie zakończyć. Przecież to wszystko powinno zostać odbite najpierw. Tu i tu. Tylko jak to sprawnie zrobić? Chyba tą flotę najszybciej byłoby... Tu, gdzie to było? Tu. Podesłać. I odzyskać te obszary. A, czyli my tu już mamy jakąś flotę, która działa na bieżąco. Dobra, zapomniałem, że tu już interweniowaliśmy w tej sprawie. No, nawet jakieś populacje są naszych obywateli nadal. Teraz gdzie jest główny trzon naszych sił? Tutaj. Dobra. I te siły de facto muszą uderzyć tu. Niedobrze, stracimy i flotę, a co gorsza i armię desantową, no niestety. Niestety, tutaj w nas uderzyli dość brutalnie. Co tu zrobić? Chyba znów po prostu naspamimy jak najwięcej floty, która no, powstrzyma, powiedzmy, takie pomniejsze floty do czasu, kiedy główne siły przeprowadzą kontruderzenie. A jak nasze walki przeciwko planetom robotycznym, które chcemy się zniszczyć? O, ta już zaraz w 20% będzie uszkodzona. To wygląda nieźle. Jest tak trochę. My tracimy, oni tracą. Tu nas dość ostro pobili. Our swarm is lost.
Skąd tam się ta flota wzięła? Dobra, tutaj bombardowania trwają. Tu ściągnęliśmy główne siły, a tu jest ta flota taka powołana na szybko do, powiedzmy, interwencji. Czyli te połączone siły no muszą uderzyć tutaj na wroga. Nie ma innego wyboru. Trzeba to po prostu roznieść w perzynę. Ta flota może wesprzeć tutaj bombardowanie. Ona jest stosunkowo niewielka. Dobra. Limity dowodzenia raczej siłę ostrzału podniesiemy. Dobra. Koniec końców uważam, że jednak chyba wychodzimy lepiej na tej sytuacji, że oni mają bardziej przechlapane. Czyli ci na pewno, bo no im już niewiele planet zostało, a jednak nasze zasoby, nawet przy tych stratach, to są gigantyczne. No i myślę, że tutaj zawrzemy pokój. Trochę niedobry dla nas, czy niedobry, no w sensie, że uznający pewne straty terytorialne, ale niezbędny w tej sytuacji. O, i mamy aż dwa awanse dowódców. Długość życia się na pewno przyda. I szybkoszczelność ogólnie floty też na pewno nie zaszkodzi. Też lecicie tutaj, bo to są takie pomniejsze zgrupowania. Co się tu dzieje w sumie? Nie idzie im zdobycie tej bazy. Nie są dalej gotowi na pokój, o dziwo. Mimo, że naprawę dostali ostro w tyłek. To mnie zaskakuje trochę. No nic. Te floty wobec tego ruszą z powrotem do nich. Wycofajmy się, mówię, no niestety pewne straty są do przyjęcia w tej chwili, musimy to zwyczajnie znieść i skupić się na odzyskiwaniu tego, co się da. Dobrze, czyli tu się operacja kontrofensywy w miarę udała. Tu, to są obszary, gdzie trzeba po prostu popracować trochę, a nie ty tylko. Bo on to zabudowuje. Czyli jakiś statek, który nie ma co robić. Niech jeden poleci tu. Jeden poleci tu. No i to jest statek badawczy, który badał resztki pobitewne. Czy jeszcze jakieś są? Na pewno gdzieś są, tylko nie wiem, czy też tego narażać niepotrzebnie. Już i mniej ich jest. Dobra, to tutaj jesteśmy mega obici.
Our space hive is lost. Tu jeszcze są jakieś planety wrogie. W sensie wrogie, no są odbite, pewno zniszczone. I tak dalej. Our void hive is under attack. Our construction is complete. Wyższy poziom bazy. Jeszcze upgrade'ik. No baz niedługo będziemy mieli za dużo. Gdzie coś jeszcze trzeba byłoby zabudować? Nie wiem, co tu się dzieje. Tu jest chyba nieprzebadane, czyli... O, co nie? Będzie miał przynajmniej co robić. Przyzwoita jakaś siła. Na przykład, tylko właśnie tutaj teoretycznie by pomogli, tylko że problemem są te bazy, które cholera wie ile mają siły ognia. Co mnie trochę martwi, żeby to wysyłać tam tak bez wsparcia. Tego. Ta główna flota się dość szybko podniosła. Hostile swarm engaged. Our void hive is under attack. Dobra, lecimy w głąb ich terytorium. Musimy się po prostu wbijać. I tyle. Tu... A, znów problem, że się te roboty pojawiły, nowa partia. Ale też w miarę na bieżąco się ich pozbyliśmy, chociaż tyle. Trzeba było przynajmniej część tych flot odbudować, chociaż nie mamy sporo zasobów. To nie jest tak, że się już nie ma czym robić, powiedzmy. Okej. To też odbiliśmy, chociaż tu chyba zrezygnuję z tych fortyfikacji i tą flotę, o, możemy w miarę bezpiecznie posłać tu, żeby ogarnąć sprawę. No to zajmie wieki, widzę zniszczenie tych. Punktów. No tu niestety on się przebił bokiem i wbija się w głąb naszego terytorium. Nieładnie. Nieładnie. Co do was? Ruszcie tutaj z powrotem. Our void hive is under attack.
Kurde, dziad w ogóle nie zwalnia swojej ofensywy. Co? Stawię trochę pancerników. Taki dość silny trzon uderzeniowy, powiedzmy. Our Void Hive is under attack. Our Space Hive is lost. Tu można budować, co nieco, chociaż też trzeba uważać, bo tu są kolejne siedziby tych robotów, które będą nam przeszkadzać. A gdzie nasze siły desantowe się zgubiły, żeby ktoś ich nie zniszczył po drodze? Dobra, to już się trochę przyzwyczaiłem do tych informacji. Trudno, dzieje się jak się dzieje. Dobra, to jest w drodze. No tutaj on traci naprawdę dużo więcej niż odbija sobie, więc jest okej. Główny priorytet jest tutaj ogarnąć sprawę. A potem będziemy myśleć co dalej. Dobra. Our Void Hive is under attack. Gdzieś to, to zanim to się rozpadnie, naprawdę wieki miną. Our Hive is under attack. Tu chyba sobie pozwolę ciut podzielić nasze siły. To się trochę przestanie tak lagować. Po prostu klikam, żeby coś zrobiła, a robi trzy rzeczy inne po drodze. Ale dobra, odbijmy to. No chciałbym ten obszar tutaj odzyskać, zanim zawrzemy pokój. Our space hive is lost. Our hive is under attack. Our science hive is lost. Our void hive is under attack. Ale idą. Czyli po prostu chodzi o to, że na dużych ilości frontów pojedynczy przeciwnicy nas różnie atakują. Żeby tutaj, to nie są siły, które są groźne, ale... bałagan robią. Ile w ogóle ma miast, tak z ciekawości, ten się planet? XIV, czy naprawdę jest już pobity praktycznie przez nas? Crushing a hostile hive. Our construction is complete. Dobra, wydaje się, że tutaj zaraz przyjmiemy znowu inicjatywę. Our Void Hive is under attack. Po prostu trzeba to na spokojnie robić. Już widzę, że floty
odzyskują swój potencjał uderzeniowy. Tam nasze statki. No dobra, 10 krążowniczych pancerników i dajmy im do obstawy po 20 korwet i niszczycieli. Ale dobra, na razie musimy tutaj szybko interweniować. Our space hive is lost. Our void hive is under attack. Tu już lecą kolejne siły, które powinny zrobić z tym porządek teoretycznie. Dobra. Kurde, tu nam coś zabrali. A, bo tu jest ta ich główna flota. No i ta wojna jest właśnie upierdliwą wojną, bo tutaj teoretycznie mamy przewagę. A praktycznie się strasznie z nimi ganiamy wszędzie. Niewiele z tym możemy zrobić. Tu ruszamy z kontrofensywą. Tu podbijali. Oh my god. Nie wiem do końca jak się tu znaleźli. Tu nie ma sensu uderzać w tej chwili. Dobra, to idzie tu. Teraz nasza żelazna pięść, która jest tutaj. Jest już troszkę poobijana, szczerze mówiąc. Musi się ruszyć tu. To kryzys, dobra. Kryzys na razie. No i zniszczymy te dwa światy maszynowe i potem zajmiemy się kolejnymi. Dobra, no postęp jest. Może powolny, ale jest. Nie jest tak, że to się nie rozpada. Jak to się rozpadnie, to będziemy mieli sporo luźnych sił i środków do kolejnych działań.
bardzo potężna baza i sporo planet nawet. Our Void Hive is under attack. Dobrze, ale tu odnieśliśmy sukces i teraz odzyskajmy to. No niestety nie mamy dużego przyrostu populacji, bo mówię, dużo tracimy, w sensie tu coś zdobędziemy, tam coś tracimy, tu coś zdobędziemy i tak w kółko, jeżeli chodzi o te planety. Dobra, główne siły przybywają. To połączmy. Ile tego będzie? Jak to się będzie prezentować? I bez rewelacji, szczerze mówiąc. Dajmy groźny krążownik. O. Szybko, dużo i skutecznie. Rozbijmy ich flotę uderzeniową po raz kolejny. No mówię, takie tutaj pojedyncze trzeba likwidować, bo one nie odgrywają potrzebnej roli żadnej, a zużywają nam limity. Okej, kolejna generalna bitwa. Tu czekamy na kolejną partię sił. Połączmy. Dobra, to jest grupa uderzeniowa kolejna. Ona się ruszy, powiedzmy, tu. To się przebija naprzód. Ty. Chyba poleć tutaj, żeby spróbować powstrzymać problemy. Okej, tutaj dość ładnie ich przemieliliśmy. Zdarza się. Mówię, 2 lata bez wojny i myślę, żeby to wszystko się... Może przynajmniej 10 lat bez wojny. I by te wszystkie siły piękne nasze zregenerowały. Crushing a hostile hive. Our void hive is under attack. Rozwalić tych. Dosyć wyrównanie, ale ciężko powiedzieć, czy to wygrywamy, czy nie. Myślimy jeszcze jakieś wsparcie na wszelki wypadek. Napraw się. A co do sił desantowych, no to będą tu potrzebne niestety. Znowu.
Oki. Our space hive is lost. Our hive is under attack. Bo najbardziej ważne, żeby te robotyczne gniazda poniszczyć, bo wtedy pójdzie zdecydowanie szybciej z górki wszystko. Przebuduj. Przebuduj. No dobra, dzisiaj te 40 może wybijemy. No i tu następna kontrofensywa. Osiem okręcików, w tym się do domu poleci gdzieś. Our void hive is under attack. Our space hive is lost. No, tutaj znów się te robotyczne floty pojawiły, ale na szczęście to, co oblega, bardzo sprawnie też to likwiduje. Our void hive is under attack. Our space hive is lost. Dobra, teraz tu. Po prostu pomału naprzód. Będziemy to czyścić, co straciliśmy. To samo tu. Okej, przesuń się tu. Być może niedługo będziemy lecieć do ich bazy głównej, żeby zacząć ich tam bombardować. Trochę dostaliśmy. Nie zmienia to faktu, że ruszymy się powiedzmy tu, żeby się troszkę zregenerować i potem spróbujemy ich stąd wypchnąć. Gdzie tutaj bardzo dobrze? Crushing a hostile hive. Gdzie jest te 8 stateczków? Tu widzę taką flotę, czy nawet w ogóle flotą do odbudowy, czy to jest flota, która jest jakby resztką, która się nie dołączyła gdzieś, tego też nie wiem w tej chwili, ale zaraz sprawdzimy. A nie, ona została po prostu rozbita w perzynę. Zaraz ją spróbujemy troszkę poskładać do kupy. O kurde, oni nam rozwalą to. Może nie z łatwością, ale mogą. Wiecie co, nie. Przyjmę status quo. Tą wojnę dokończymy, potem na pewno się na nich zemścimy i to wkrótce, ale ryzyko problemów jest za duże, żeby to kontynuować teraz. Okej, i w tej chwili możemy się skupić na innych rzeczach. Pierwsze na odbudowie, ale też na tym, żeby no, zająć się do końca odzyskiwaniem tych frontów tutaj wszystkich. Lecisz tu, to idzie won. Te siły, które są w tej chwili chyba największe. Mamy, tak, to jest nasza główna pięść. Uderzą na nich.
Ci podnieśli łeb, chociaż naprawdę są słabi. Ledwo żywi wręcz. Our construction is complete. Our void hive is under attack. A właśnie, jak nasze... We sense space-borne life. Konstrukcje, to się buduje. Our construction is complete. Możemy jeszcze węzeł naukowy. No tak, bo tutaj używamy to, żeby troszkę przyspieszyć te prace. 40, postępy coraz szybsze. Hostile swarm engaged. Do boju. Odzyskać. Tu zacznę teraz trochę tą flotę dzielić, bo jeżeli nie mamy już wojny z tymi starożytnymi, to tak duże skupisko floty jest troszkę zbędne moim zdaniem. Dobra. Our space hive is lost. Our void hive is under attack. Oczywiście moje dzięki tracimy, ale to no, nie możemy tego wszędzie uniknąć. Crushing a hostile hive. Our void hive is under attack. Hostile swarm engaged. Nie wiem, gdzie to jest. Powiedzmy to, wyślemy sobie tu już. Crushing a hostile hive. Zdaje mi się, że troszkę opanowaliśmy wreszcie sytuację. Tutaj jakiś cwaniak się pojawił. I tu, ale to niewielki cwaniak. Też niewielki, może i tak narobić problemów. Pięknie, niech lecą. Our space hive is lost. No właśnie, o to mi chodziło. Kurde, dadzą rady. 20. Dobra, na szybko stworzymy jakieś siły kontruderzeniowe. No ale teraz, gdy już nie ma tego drugiego głównego frontu, to myślę, że to wszystko są działania już takie pro forma praktycznie. Tym bardziej, że ma jeszcze 14, ma 12, czyli odbijamy co nieco. Tu dość sprawnie przyjęliśmy inicjatywę. To wszystko skacze tu. I tu byśmy zaczęli odzyskiwać część terytoriów. Thank you.
tutaj jak my się tym nie zajmiemy, to już widzę, że kto inny nam wejdzie w paradę, a tego byśmy nie chcieli. Pięknie. O, tutaj próbują jeszcze się z nami ganiać. Spamili tego wszędzie. Our space hive is lost. Hostile swarm engaged. Our void hive is under attack. Zlikwidować. Ile procencików? 42. A kurde, to odbijać. No nic, muszę przyznać, że naprawdę walczą dzielnie. Patrząc na to, jak mają już przechlapaną sytuację generalnie. Gdzie my stąd możemy skoczyć, bo tu jakoś tak ugrzęźliśmy dziwnie. To jest słaba resztka floty, to jest dobra flota. Dobrze. Ciekawe, jak to jest. Czy my więcej tracimy, czy więcej zyskujemy na tych wszystkich konfliktach niekończących się? Our void hive is under attack. Hostile swarm engaged. Tutaj się nie chce stąd wydostać, to ja nie wiem. Zniszczymy to, to jest chyba ich ostatni taki większy. Okej. Gdzie? Tu. Najbardziej wkurzające jest to, że tak blisko naszych głównych obszarów operacyjnych to się wszystko dzieje. A teraz my to jeszcze się zblokowaliśmy, nie wiadomo czemu, tymi siłami. Crushing a hostile hive. Dobra, tu.
Hostile swarm engaged. Jest mega dziwne. Crushing a hostile hive. Our avoid hive is under attack. To powinniśmy wygrać, tylko że zamiast zniszczyć tą bazę do końca, to oni się bawią tu w ganiankę. O! Our void hive is under attack. Jeden się rozpukł, to dobrze. Czyli to wszystko, co mamy tu, może powiedzmy ruszyć na nowe pozycje. Dobrze. A, bo to są same tytany. Zobaczymy, potem będziemy te floty łączyć, jak będzie trochę pokoju, kiedy będziemy się szykować do kolejnych rund wojny. Dobra. Crushing a hostile hive. Our avoid hive is under attack. Enemy war drones invade our nest. Our swarm is lost. Hostile swarm engaged. Rozwalić. Prawda, jest ciekawa sytuacja. Tu są te największe straty z tego, co widzę. No i tu. Ale zaraz jak przylecą ci, którzy bombardowali świat robotyczny, nam trochę ulży. Tak mi się wydaje. I tu, bo tu też coś wysłaliśmy, tylko nie wiem, gdzie to się podziało. W sumie, jako że nie macie na razie nic ciekawego do roboty, w sumie weźmy dwa oddziały, wyślijmy tu. A, tutaj się nie da bezpośrednio. Wiem, ale weźmy tak. Dobra. Szybka naprawa. Jest chwila czasu. Crushing a hostile hive. Crushing a hostile hive. Our space hive is lost. Our construction is complete. Z czym to się tak męczy z tymi bramami poszczególnymi, nie wiem.
Our swarm is lost. Lepiej się wycofaj, bo to nic dobrego z tego nie wyjdzie. Gdzie jest nasz statek? Kurde, no. Nie mówcie mi, że straciliśmy ten do bombardowania planet. Być może tak wyszło. A no tak wyszło. No dobra. Trzeba je odbudować. To nie jest tragedia. To wszystko się skieruje teraz tu, żeby ogarnąć problem. Our void hive is under attack. Tu mnie zaskoczyło, że nie poszło nam. Tu byśmy mogli skoczyć, ale też jest cholera wie ile sił wroga. Chyba nie tak dużo. Technology conceived. Dobra, czy tu są roboty? Tak, czyli ktoś inny wykonał nas brudną pracę. Nie wiem, czy dadzą radę, ale póki to robią, nie będę się tym na pewno martwił. Pozwolę im się wykazać. Ten? Chyba ten poszedł w cholerę. Our void hive is under attack. Our space hive is lost. Our void hive is under attack. Ale są zacięci z tymi operacjami swoimi. Nie powiem. Crushing a hostile hive. Powinniśmy wygrać teoretycznie. Our construction is complete. Crushing a hostile hive.
Teraz siły desantowe, gdzie są? Tu, muszą wrócić sobie tutaj. Trzeba to wszystko poodbijać. No, odnieśliśmy tu zwycięstwo. Nie, może zostańmy tu na razie jednak. No teraz potrzebny jest ten statek do niszczenia planet, żeby je podokańczać. Tak, bo tutaj też to będzie warto w pewnym momencie wchłonąć. Może nawet niedługo przystąpimy do ponownych zamieszkiwań pewnych planet, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie operacją zaplanowaną. Dobra. Teraz te floty. Muszę najpierw tu po prostu podlecieć. Ja nie wiem, co ta pojedyncza korweta robi, po prostu ją rozwalę, bo to free kill dla kogoś, a po co ich futrować? To przesuńmy tu. To niech skoczy tam. Czemu my tego jeszcze nie zajęliśmy? Ktoś mi to wytłumaczy? To takie, nie wiem, to ma 3000, to jest tyle co nic, ale nas podskubie. Aż zaryzykuję. A nóż, może coś się zbuduje i ich odeprze. Kto to wie? W międzyczasie możemy też dorobić trochę. Nie tu, tylko tu. Naszych jednostek desantowych. Dobra, na razie starczy. Our hive is under attack. Our void hive is under attack.
Hostile swarm engaged. Our void hive is under attack. Dobra. Zaczniemy teraz dzielić flot na tym etapie, żeby bardziej obstawić wszystko, a nie żeby mieć jakąś niesamowitą siłę uderzeniową. Myślę, że to nam da więcej. Rozwalmy ich tu. Teraz tu z kolei za dużo nasłaliśmy chyba sił, no ale... Okej. Zobaczmy jedną stąd. Flotę cofnę jeszcze tu, a ona nie skoczy tam. Niezbyt cenny, ale też tu coś jest. Dobra, i przybyły nasze siły desantowe, wreszcie. Trzeba te trzy planety odzyskać. Wtedy ile mu już zostanie? O, odzyskał jedną trochę. O, i znów ładnie przekroczyliśmy. Cztery kółka. Our construction is complete. Enemy nest taken. Ale coś pobudowali. Dobra. Planetary infestation begun. Our void hive is under attack. Minął się z nami, skoczył se tu dupek. Dobra. Czyli ci tutaj nie pozajmowali żadnych chyba planet, tylko po prostu przylecieli troszkę poprzeszkadzać. No co za cwaniak. Znaczy tak zaraz zostanie w papa, jeżeli nie ucieknie. Czyli potrzebujemy głównie teraz tych sił, które poniszczą planety, ale ile to jeszcze zajmie? Już tylko 300 dni, nie jest tak źle. Czyli nie jest tak najgorzej z tempem budowy. A my coraz bliżej wielkiego zwycięstwa jednak.
Tu ich zepchnęliśmy, teraz ich tu zepchniemy do granicy. Cztery 200. Odbudujmy tą całkowicie zniszczoną flotę. Co my stracimy? Bo na pewno nie floty, bo floty są wszystkie, które być powinny. Our void hive is under attack. Czyli tu już front naprawiony. Gdzie mamy wrogów bez tego? Tu, ale czy do nich dałoby się jakoś im dobrać do skóry? Chyba nie bardzo, bo wszystkie tu okoliczne tereny są kontrolowane przez wrogie nam frakcje, więc oni nas tam zwyczajnie nie wpuszczą. Czy spróbuję między tymi dwoma black holami, czy dałoby się skoczyć, ale nie wiem. Się pozbądźmy tych takich pseudobas, które oni nam spamili malutkich wszędzie. Już prędzej wolałbym w tych black holach coś postawić. Planetary infestation begun. Our swarm is lost. Znowu gdzieś. No, nasz desant ich po prostu wbije w ziemię. Tu buduje, nie buduje. Okej, okay, czyli tu jest granica wyrównana. I dobra, na tym kończymy. Mam nadzieję, że w przyszłym odcinku wygramy wreszcie tą wojnę. To 11 planet. To powinniśmy je rozwalić niszczycielem światów. Potem zobaczymy co dalej. Czy już się stajemy kryzysem? Raczej jeszcze chciałbym zniszczyć tych starożytnych, żeby się nam złośliwie nie odgryźli. No i czekam też, aż ten świat maszynowy przestanie istnieć, bo oni się tutaj guzdrają. Ale to dla nas dobre, że ktoś się tym zajmuje. Tak więc póki co. Pozdrawiam i do zobaczenia.